Snowbride. Tak. Shadow Mirror. To już ten. Legendarna może polecieć. Ulala. Unique Runestone. Okej. Okay. Jakieś Shadow Mirrory. Shardy. Będzie się zbierało. Dodatkowe rewardy. Siema, siema. Kurwa, witam. Siema, Przemek. Witam, Wica. Damage reward i clear reward. Czyli co, ile damage'u zrobiłeś? Ile razy sklirowałeś? Ła, po 200k. Ale koks nagrody. Runestone enchant. O, będzie można runestone'y zmieniać w ten, pozycję. Ale to akurat nic za wiele nie daje. No ale dobra, powiedzmy. Engraving i awakening. Zobaczmy, rune engraving. Feature used to obtain awakening stone. No tak. Czyli trzeba rozwalać legendarne skill runki i legendarne link runki. Jutro, no. You can register a level 30 legendary rune to add the rune's awakening option to the engraving stone. Nie wiem, zobaczymy co to będzie ten engraving. No i tu mamy awakening. Tutaj mamy możliwe opcje. Na awakeningu. Wirek. Mana kosty, armor pen. Mniejszy damage podczas channelowania o 10-15%. Mniejszy damage otrzymywany? Nie. Tam będzie trzeba runki specjalne do tego. To będzie to jakby kolejny rozwój skilla. Są skille różne nawet. Dużo tego. Dexterity, ja bym chciał niebieskie. A bo co będzie o piercing arrow, tak z ciekawości? Strike damage. Damage na elity. Nie, to są trzy opcje różne. No jedna z tych trzech wydaje mi się, że może ci wejść po prostu. Tylko nie wiem, czy to będzie RNG, czy się będzie wybierało. Lightning Chain. 5-10% amplification. No, Lightning Status Effect. Chain Range. Dobra, to IMO będzie najlepsze. Chyba. To jest ciekawe, bo to jest per one chain? Per one remaining chain. Czyli co? To na bossy będzie dobre? Bo wtedy ci wchodzi tylko jeden chain, a reszta jest jako pozostałe, tak? A to za każdego chaina. Nie wiem, jak dla mnie to albo to. Te dwie. Jedna z tych dwóch. No i z tego tyle. O, link runki też mogą być awakenowane? Ja pierdzielę, przecież to jest robota na kolejny rok gry. Gdzie tu jest coś, co ja mam? No chyba nie mam czerwonych. Chain impact? Dodatkowy damage. Do jednego chaina. Tutaj. Additional lightning damage. Pa. Procentowo. 55 do 80% damage'u. Element damage amplification. 45 do 65%. Lightning pen. Lightning damage. 55 do 80%. Ale to... Kurde, przecież to tak zboostuje. Jak zrobisz sobie wszystkie awakening runki, będziesz miał z 200% damage'u więcej. Mana storm. Byk. Dodatkowe 50% damage'u. Albo mana kosty mniejsze w sumie. Też by nie było złe. Jeszcze tutaj mamy? Chyba tyle. O, nowe itemy właśnie do awakeningu. Skill rune engraving stone. Level 30 Legendary Skill Rune. Seal of Engraving. Allows the user to select an awakening of your choice during rune engraving. Czyli tak. Czyli tu będzie RNG, tu będzie RNG, a tu będzie można wybrać. I to tylko z dropa jest. Tylko może to dropnąć. A, do runestone'a, no. Będzie można zmienić pozycję slota w runestone'ach i unique runestone'y. Dwa nowe kostiumy, nowej postaci, pet i portal, dash effect. A, to jak się chodzi, jakieś dziadostwo. O, to fajne. O kurde, pła. Lava Emperor. Matylki, serduszka i wrany. Footprint spae, no. Black Friday events, widzowie.
dwa eventy. Discounty jakieś będą. Będzie discount event i fiesta event. Czyli będzie można zdobyć ory i guild tokeny. Jakiś event item sales będzie. Or kolektorze. I w guild shopie. Ale to chodzi o to, że po prostu jakieś itemy NPC-a będą dodatkowe. Dobra, i tu są paczki nowe. Ale tu nie ma nic takiego. Nowy sezon Void Riftów. I będzie 3 tygodnie. Balans. Rune Knight jakiś. Storage sloty jakieś nowe. Na Rune Stone Essence. Rune Engraving Stones. I Seals of Engraving. Nowy Battle Pass. Jakiś bug z minionami. I to w sumie tyle.